Kolejny poniedziałek, w ramach którego spotykamy się, by analizować problematykę związaną z kwestiami odpowiedzialności karnej. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie zakończeniu analiz dotyczących problemów, a dokładniej skodyfikowanych i nieskodyfikowanych okoliczności winy wyłączających lub umniejszających, a więc wpływających na możliwość sformułowania wobec sprawcy zarzutu albo określenia jego stopnia. Dodam, przypominając kwestie, które były już przedmiotem naszych rozważań, że w zakresie, w którym analizujemy okoliczności uniemożliwiające postawienie sprawcy zarzutu, poruszamy się w obszarze legitymizującej funkcji winy. Jest bowiem zupełnie oczywiste, że sprawca, któremu winy przypisać nie można w sensie karnoprawnym, a więc nie jest możliwe ze względu na okoliczności, w jakich dopuścił się wartościowanego czynu, sformułowanie wobec niego zarzutu, iż postąpił niezgodnie z prawem w sytuacji, w której powinien był zachować się wedle jego nakazu, nie ma mowy o odpowiedzialności karnej i w tym znaczeniu wina jest podstawą do uwolnienia sprawcy od ryzyka pociągania do odpowiedzialności, nie pełni zatem funkcji legitymizującej odpowiedzialność ze względu na brak możliwości przypisania. W zakresie elementów, które jedynie wpływają na stopień zawinienia, nie mówimy już o funkcji legitymizującej winy, by bowiem dochodzić do rozstrzygania, jaki jest stopień winy w konkretnym przypadku, niezbędne jest uprzednie przesądzenie, że jest w ogóle możliwość przypisania sprawcy zarzutu w sensie karnoprawnie rozumianej winy. Tym samym poruszamy się w obszarze tej funkcji winy, o której mowa przede wszystkim w treści artykułu 53 paragraf 1, a więc funkcji limitującej górną granicę możliwego do orzeczenia in concreto w rozmiaru kary. Podczas zeszłotygodniowego spotkania analizowaliśmy kwestie związane z instytucją błędu w rozmaitych jego odmianach jako podstawą do wyłączenia możliwości przypisania sprawcy winy. Dzisiaj zajmiemy się pozostałymi uregulowanymi w kodeksie karnym okolicznościami, które traktowane są jako przesłanki wyłączenia winy. Rozpoczniemy od regulacji zawartej w artykule 31, którego intytulacja przyjmowana w tej chwili powszechnie w zbiorach kodeksu karnego wydawanych przez rozmaite wydawnictwa to określenie niepoczytalność albo poczytalność ograniczona. Pojęcie związane ze stanem psychicznym sprawcy, a dokładniej z jego zdolnością do rozpoznania znaczenia tego, co czyni i pokierowania swoim postępowaniem, jako przesłanka, która w sytuacji, gdy stwierdzamy, iż sprawca był niepoczytalny, wyłącza możliwość przypisania mu winy, natomiast w sytuacji, w której dochodzimy do wniosku, że jego poczytalność była w jakimś stopniu zaburzona lub w innej perspektywie ograniczona, to jest okolicznością stopień winy limitującą. Można zatem powiedzieć, że regulacja zawarta w artykule 31 ze względu na dwoistość jej funkcjonowania albo w zakresie wyłączającym możliwość przypisania sprawcy winy, albo w zakresie limitującym jej stopień, związana jest z dwoma funkcjami winy. W tej części, w której wyłącza możliwość przypisania, odnosi się, jak już powiedziane, zostało to dzisiaj do funkcji legitymizującej winy. W tej części, w której wpływa na jej stopień, odnosi się do aspektu limitującego, mającego znaczenie przede wszystkim w kontekście sądowego wymiaru kary. Zanim przejdę do szczegółowej analizy regulacji zawartej w przepisie oznaczonym jako artykuł 31, zwrócę uwagę na jego strukturalne ujęcie. Jest to konstrukcja, która przewiduje, czy obejmuje trzy paragrafy odnoszące się do trzech różnych aspektów. Paragraf pierwszy dotyczy przesłanek, które zdaniem ustawodawcy wpływają na poczytalność albo na brak poczytalności sprawcy. Posługujemy się tym pojęciem w sensie zbiorowego określenia dla wszystkich okoliczności wymienionych w tym przepisie i wystąpienie przesłanek określonych w paragrafie pierwszym oznaczać będzie sytuację zdekompletowania okoliczności decydujących o możliwości przypisania winy. Paragraf pierwszy oznacza zatem zbiór okoliczności, których wystąpienie wyłącza możliwość przypisania winy. Paragraf drugi, nawiązujący w zawartości treściowej do regulacji zawartej w paragrafie pierwszym, odnosi się do nieco inaczej rozumianych okoliczności, nie dotyczy bowiem przesłanek wyłączających winę, a jedynie przesłanek, które limitują jej stopień. Paragraf trzeci to szczególna klauzula wyłączająca regulacje zawarte w paragrafie pierwszym i drugim, odnoszona do wypadków, w których sprawca znajduje się co prawda w stanie poczytalności albo poczytalności ograniczonej, ale wynika to z okoliczności związanych z jego uprzednim zachowaniem i łączących się z określonymi sposobami zażywania substancji wpływających na stan poczytalności albo jej ograniczenie, co do których ustawodawca przyjmuje, iż nie powinny one co najmniej w pewnym układzie okoliczności skutkować możliwością przypisania winy. Paragraf trzeci jest zatem z pewnego punktu widzenia regulacją swoistą,
W szczególności w tym kontekście, że w istocie odnosi się nie tyle do wyłączenia winy, co do przesłanek, których wystąpienie w realiach konkretnego stanu faktycznego powoduje, iż mimo, że sprawca tempore actione nie miał możliwości rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swym postępowaniem, poniesie odpowiedzialność, choć zachodzą okoliczności winy wyłączające, podobnie będzie w sytuacji, w której sprawca znajdował się będzie w stanie ograniczającym możliwość rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swym postępowaniem, a więc stanie, które określa się zwyczajowo mianem poczytalności ograniczonej, to ze względu na przesłanki przewidziane w paragrafie 3 artykułu 31 taki sprawca nie będzie korzystał z modusu związanego z ustaleniem umniejszonego stopnia winy. Wskazując na 3 aspekty regulacji zawartej w artykule 31. Powtórzmy dla porządku. Paragraf 1 to zestaw przesłanek, których aktualizacja in concreto wyklucza możliwość przypisania sprawcy winy. Paragraf 2 to zestaw elementów, których aktualizacja powoduje, iż przypisana sprawcy winy ulega odpowiedniemu umniejszeniu. Paragraf 3 to zestaw okoliczności, których wystąpienie powoduje, iż mimo brak możliwości przypisania winy tempore actione, czyli w chwili czynu, albo aktualizacji okoliczności, które powodują, że jej stopień powinien zostać umniejszony, sprawca potraktowany zostanie jak sprawca, wobec którego te okoliczności nie występują. 3 elementy regulacyjne pozwalają nawiązać do pewnej kwestii, o której była mowa podczas 2 poprzednich spotkań dotyczących problematyki funkcji winy w prawie karnym, ale którą wyraźnie w tym momencie warto raz jeszcze podkreślić. Otóż konstrukcja winy jako jednej z przesłanek decydujących o odpowiedzialności karnej oparta jest na zasadzie, którą karniści zarówno w sferze rozważań teoretycznych, jak i analizach dogmatycznych określają mianem koincydencji winy i czynu. Innymi słowy, co bardzo dobrze oddaje treść negatywnej, ogólnie ujętej klauzuli zawinienia wyrażonej w artykule 1 paragraf 3, z możliwość przypisania sprawcy winy, a w ujęciu normatywnym czy też relacyjnym możliwość sformułowania wobec sprawcy zarzutu ustala się na czas popełnionego przez tego sprawcę i stanowiącego podstawę wartościowania czynu. Nie interesują nas z punktu widzenia założeń modelowych zachowania sprawcy, które miały miejsce przed lub po popełnieniu zarzucanego mu czynu. Nie mają one również zasadniczo znaczenia z punktu widzenia możliwości sformułowania zarzutu, a więc przypisania winy. Ta więź czasowa między stanem sprawcy, który umożliwia sformułowanie zarzutu, a więc przypisanie mu winy, z czasem popełnienia czynu, określana jest mianem koincydencji winy i czynu w aspekcie czasowym. Raz jeszcze, chodzi o sytuację, w której można sprawcy przypisać winę w czasie czynu. Artykuł 31 w paragrafie 1 i 2 oparte są na założeniu pełnego respektowania zasady koincydencji winy i czynu. Nieco inaczej przedstawia się kwestia związana z odniesieniem regulacji zawartej w paragrafie 3 do tej zasady. Nie ma bowiem wątpliwości, że wyłączając możliwość uznania sprawcy za niepoczytalnego, a więc niezdolnego do zawinienia, lub też wyłączając możliwość umniejszenia stopnia winy przypisywanej sprawcy w sytuacji, w której jego poczytalność byłaby ograniczona, paragraf 3 wskazuje, iż mimo wystąpienia tempore actione, a więc w czasie czynu, przesłanek, które uniemożliwiają przypisanie winy lub ograniczają jej stopień, sprawca zostanie potraktowany tak, jak gdyby dopuścił się zachowania bez występowania owych okoliczności. Już stwierdzenie tego faktu musi prowadzić nas do pytania, w jakiej relacji pozostaje regulacja zawarta w artykule 31, paragraf 3, do wskazanej przed chwilą zasady koincydencji. By odpowiedzieć na to pytanie, warto spojrzeć na treść tego przepisu. Zgodnie z jego treścią, regulacji zawartej w paragrafie 1 i 2, a więc regulacji wyłączającej możliwość przypisania winy lub ograniczającej jej stopień, nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.
Zauważmy, że regulacja zawarta w tym przepisie odnosi się do zachowania, które ma miejsce na przedpolu czasowym czynu stanowiącego przedmiot wartościowania. Możliwość wyłączenia zastosowania regulacji zawartych w artykule 31 paragraf 1 i 2 opiera się zatem na zachowaniu, które zrywa z zasadą koincydencji, polegającym na wprawieniu się w stan odurzenia lub nietrzeźwości, skutkujący wyłączeniem lub ograniczeniem poczytalności, które sprawca przewidywał lub mógł przewidzieć. Oznacza to, że przesłanki decydujące o wyłączeniu okoliczności uniemożliwiających przypisanie sprawcy winy powiązane są z takim momentem czasowym, który poprzedza popełnienie wartościowanego zachowania. Z tego punktu widzenia w doktrynie prawa karnego czasami twierdzi się, że regulacja wyrażona w tym przepisie, to jest w artykule 31 ust. 3, jest odstępstwem od zasady koincydencji winy w czasie czynu. Z innej perspektywy twierdzi się, że jest to specyficzny wyraz koncepcji zawinienia na przedpolu czynu, która swymi korzeniami sięga doktryny i orzecznictwa germańskiego kręgu kultury prawnej w zakresie prawa represyjnego. Zawinienie na przedpolu czynu to niemieckie Vorverschulden. Zawinienie wcześniej niż zdarzenie, które stanowi podstawę prawnokarnej oceny. Rozumiana językowo koncepcja zawinienia na przedpolu czynu zdaje się opierać na założeniu, iż w istocie winę przypisujemy w związku ze zdarzeniem wcześniejszym niż stanowiący podstawę prawnokarnego wartościowania czyn. Warto zapamiętać to twierdzenie. Będziemy do niego bowiem wracali jeszcze podczas dzisiejszego spotkania, starając się nieco w sposób bardziej pogłębiony odpowiedzieć na pytanie, czy w istocie regulacja zawarta w paragrafie trzecim jest przejawem zerwania z zasadą koincydencji winy i czynu, a więc oparcia przesłanek umożliwiających przypostawienie sprawcy zarzutu na okolicznościach związanych czasowo z popełnianym przez niego, a stanowiącym przedmiot oceny czynem. Po wstępnych uwagach chciałbym chwilę poświęcić na analizę regulacji zawartej w artykule 31 paragraf 1, który klasycznie określa się mianem przesłanek niepoczytalności. Zgodnie z zawartą w tym przepisie regulacją nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swym postępowaniem. Nie mógł w czasie czynu. Raz jeszcze bardzo silnie wyakcentowana zasada koincydencji czasu, w którym określamy osobiste właściwości sprawcy umożliwiające przypisanie mu winy i czasu czynu. To jest dokładnie ten sam moment. Regulacja, która określana jest mianem mieszanej koncepcji okoliczności wyłączających winę czy przesłanek, których wystąpienie aktualizuje możliwość czy wyłączenie przypisania winy o charakterze psychiatryczno-psychologicznym. Twierdzenie, iż mamy w tym przypadku do czynienia z mieszaną metodą określającą przesłanki wyłączające winę, jeśli chodzi o stan sprawcy tempore actione, opiera się na analizie okoliczności, z których wynikać ma stan powodujący, iż sprawca w chwili czynu nie jest w stanie rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swym postępowaniem. Wracając do treści tego przepisu, dostrzeżemy, że wskazuje się tutaj trzy różne źródła. Chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub zakłócenie inne niż choroba psychiczna i upośledzenie umysłowe, zakłócenie czynności psychicznych, z których wynika określony stan. Choroba psychiczna i upośledzenie umysłowe to elementy, które klasycznie traktuje się jako przesłanki psychiatryczne. Mają bowiem stan patologiczny, związane są ze stanem chorobowym i wywołują określonego rodzaju rezultaty. By oprzeć się na tych przesłankach, niezbędne jest stwierdzenie, że w chwili podejmowania wartościowanego działania lub zaniechania sprawca znajdował się w stanie pozwalającym się z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy medycznej, a dokładnie wiedzy psychiatrycznej,
kwalifikować jako stan choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego. Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia innego zakłócenia czynności psychicznych. Ponieważ sformułowanie to ma charakter klauzuli dopełniającej i obejmuje przypadki, które nie mieszczą się w zakresie dwóch poprzedzających ten element źródeł, czyli nie chodzi tutaj o stan choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego, powiemy, że obejmuje on szczególne elementy związane ze stanem zdolności do rozpoznania, oceny i kierowania swoim zachowaniem, który nie ma charakteru chorobowego w sensie psychiatrycznym. Z tego powodu, dostrzegając różnicę w źródłach, których konsekwencją jest brak zdolności do rozpoznania znaczenia swojego postępowania lub pokierowania tymże postępowaniem przez sprawcę, temporeacjone, powiemy, iż przepis artykułu 31, paragraf 1 opiera się na mieszanej metodzie. Dwa z wymienionych nim źródeł mają charakter źródeł psychiatrycznych. Trzecie, źródło dopełniające, określane jako inne zakłócenie czynności psychicznej, jest źródłem o charakterze psychologicznym. Warto zauważyć, że owa specyfika konstrukcji artykułu 31, paragraf 1 w żadnym zakresie nie wpływa na konsekwencje wynikające z wystąpienia wskazanych w tym przepisie okoliczności. Nie ma żadnego znaczenia, czy stan, o którym mowa w artykule 31, paragraf 1 in fine, a więc stan braku zdolności rozpoznania znaczenia swojego zachowania, swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem przez sprawcę, wynika z przesłanek psychiatrycznych, a więc jest skutkiem choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego, czy też jest związany z innym zakłóceniem czynności psychicznych. Istotne jest jedynie to, by konsekwencje owych trzech różnych źródeł z punktu widzenia stanu zdolności do percepcji i sterowania swoim zachowaniem sprawcy były dokładnie takie same. Omawiając źródła dotyczące, czy z których wynikać może stan niepoczytalności, warto zwrócić uwagę na sposób ustalania tych okoliczności. Po pierwsze, w odniesieniu do dwóch wymienionych in principio w artykule 31, paragraf 1 podstaw niepoczytalności, czyli choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego, wiemy, iż stwierdzenie takiego stanu po stronie sprawcy związane jest z wiedzą specjalistyczną, a dokładniej z kompetencjami łączącymi się ze sferą nauki psychiatrii. W tym obszarze warto pamiętać, że kodeks karny posługuje się pojęciem choroby psychicznej, wskazując tę właśnie chorobę jako pierwsze źródło niepoczytalności. Rodzi to pewnego rodzaju komplikacje o charakterze terminologicznym, ponieważ we współczesnej nauce psychiatrii, jako wiedzy czy dyscypliny ze sfery medycyny, zasadniczo odstępuje się od wykorzystywania pojęcia choroba psychiczna i wykorzystuje się termin zaburzenie psychiczne, który nie niesie z sobą, jak twierdzą psychiatrzy, takiego ładunku pejoratywnych ocen dotyczących osoby cierpiącej na tego rodzaju zaburzenia. Można wręcz twierdzić, że współczesny stan wiedzy psychiatrycznej opiera się na założeniu, iż cierpienia, z jakimi borykają się specjaliści z tej sfery medycyny, to cierpienia określane miarem zaburzeń psychicznych. Takich, które wywołują określonego rodzaju konsekwencje związane z brakiem zdolności do sensownej autodeterminacji i kierowania swoim postępowaniem oraz funkcjonowania jednostki w społeczeństwie o charakterze chorobowym, a więc patologicznym. Kodeks karny posługuje się jednak pojęciem choroba psychiczna. To powoduje dwojakiego rodzaju trudności. Po pierwsze, z punktu widzenia stwierdzenia tej przesłanki potrzebne jest dysponowanie wiedzą specjalistyczną. Czymś, co z perspektywy prawa karnego procesowego określa się mianem wiadomości specjalnych. Ustalenie, iż sprawca temporeakcjone znajdował się w stanie choroby psychicznej, jak stanowi artykuł 31, paragraf 1 kodeksu karnego, czy też odwołując się do aktualnego sposobu określania tego rodzaju przypadków w terminologii wykorzystywanej w sferze psychiatrii, cierpiał na zaburzenie psychiczne, wymaga zatem przeprowadzenia stosownych badań przez lekarzy specjalistów ze sfery psychiatrii. Powiemy zatem, że ustalenie tej okoliczności wymaga przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych psychiatrów przy
oczywistym założeniu, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami procesowymi dowód ten ma być przeprowadzany przez zespół co najmniej dwóch psychiatrów, którzy poddają sprawcy analizie opartej o aktualny standard merytoryczny i metodologiczny związany ze stanem wiedzy psychiatrycznej. To, co istotne z punktu widzenia opiniowania, a nie ma większego znaczenia w perspektywie normatywnych podstaw stwierdzania stanu niepoczytalności, przekłada się jednak na metodę ich stwierdzania w ramach skonwencjonalizowanego postępowania procesowego, to terminologia. Niezależnie od tego, iż współczesna psychiatria niechętnie lub w zasadzie w ogóle nie posługuje się pojęciem choroby psychicznej, z punktu widzenia ustawowego ujęcia tej przesłanki, tego źródła niepoczytalności, potrzebne jest stwierdzenie odwołujące się właśnie do tego ustawowego sformułowania. Oznacza to, że zasadniczo sporządzający w tym zakresie opinię dotyczącą stanu zdrowia psychicznego sprawcy ustalanego na moment popełnienia przez niego czynu biegli specjaliści z zakresu psychiatrii, niezależnie od terminologii, jaką wykorzystują w ramach własnej wiedzy medycznej, są zobligowani do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy określonego rodzaju zaburzenie psychiczne mieszczące się w kategorii psychiatrycznych jednostek chorobowych, bo o takich przypadkach tutaj mowa, może być potraktowane wedle terminologii wykorzystywanej w artykule 31 paragraf 1 jako choroba psychiczna. Ten zabieg językowy związany jest z historią rozwoju nauki psychiatrii, która od ponad 30 lat konsekwentnie neguje zasadność i racjonalność posługiwania się pojęciem choroba psychiczna. Zmieniając terminologię, nie zmienia jednak charakterystyki stanu osób dotkniętych tego rodzaju zaburzeniami. W związku z powyższym możemy powiedzieć, że istnieje możliwość stwierdzenia wystąpienia tej przesłanki, a więc tego źródła niepoczytalności określanego przez artykuł 31 paragraf 1 jako choroba psychiczna przez psychiatrów, którzy wykorzystując współczesną terminologię dotyczącą określania stanu i stopnia zaburzeń psychicznych, ostatecznie wskażą, że konkretny sprawca znajdował się w takim stanie chorobowym, który pozwala zaliczyć go jako jednostkę dotkniętą zaburzeniami wedle przyjmowanej we współczesnej psychiatrii klasyfikacji. Stwierdzenie, że określonego rodzaju ułomności w zakresie percepcji i procesów decyzyjnych występujące po stronie sprawcy w chwili popełniania przez niego czynu dawać będzie podstawę do odpowiedzi na pytanie o drugą przesłankę wymienioną w artykule 31 paragraf 1, a mianowicie skutki owego stanu określanego przez polskiego ustawodawcę wciąż jako choroba psychiczna w perspektywie zdolności do rozpoznania znaczenia tego, co sprawca czyni oraz w perspektywie możliwości pokierowania tym, co czyni lub czego nie czyni. Warto odnotować, że konstrukcja artykułu 31 paragraf 1 wymaga przesądzenia obu elementów. A więc z jednej strony wskazania, iż określone zaburzenia po stronie sprawcy psychiatryczne lub psychologiczne wynikają z jednego ze wskazanych w tym przepisie źródeł, a po drugie wykazania w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej, że konsekwencją stanu, w jakim znajdował się sprawca, był brak możliwości rozpoznania znaczenia czynu, którego się sprawca dopuszczał, lub brak możliwości pokierowania swym postępowaniem. Jest zupełnie oczywiste, że alternatywne ujęcie konsekwencji nie wyklucza stwierdzenia, iż ze względu na stan, w jakim sprawca się znajdował, na przykład stan choroby psychicznej, o której była mowa przed chwilą, sprawca tempo reakcjonalne, a więc w chwili czynu, zarówno nie mógł rozpoznać jego znaczenia, w sensie rozpoznania towarzyszącego jednostkom niecierpiącym na żadnego rodzaju zaburzenia psychiatryczno-psychologiczne, jak i nie rozpoznawszy tego, co czyni, nie miał zdolności do tego, by pokierować swym postępowaniem. To, co należy podkreślić, to dwa elementy wymagające rozstrzygnięcia w związku z treścią regulacji zawartej w artykule 31 paragraf 1. Z jednej strony ustalenie źródła zaburzeń psychicznych lub psychologicznych po stronie sprawcy występujących w chwili popełniania zarzucanego czynu. Po drugie, konsekwencje wynikające z tych zaburzeń,
które muszą obejmować co najmniej jedną z przesłanek wskazanych w artykule 31 paragraf 1 in fine, a więc wywoływać stan braku zdolności rozpoznania znaczenia przez sprawcę jego własnego czynu lub braku możliwości pokierowania swym postępowaniem. Podobnie jak w przypadku źródła określonego mianem choroby psychicznej, oceniana jest kwestia upośledzenia umysłowego. To także stan patologiczny związany ze sferą wiedzy psychiatrycznej, wymagający ustalenia w oparciu o aktualny stan wiedzy specjalistycznej w tym obszarze. Również upośledzenie umysłowe stwierdzane jest przez dwóch biegłych specjalistów z zakresu psychiatrii, którzy oceniając konkretnego sprawcę, a dokładnie jego stan, tempo reakcjone, rozstrzygać będą, czy w chwili popełniania zarzucanego mu czynu znajdował się w stanie upośledzenia umysłowego. Nieco inaczej przedstawia się kwestia związana z dopełniającym źródłem tego, co w konsekwencji oznaczać będzie brak możliwości rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swym postępowaniem, a więc innego zakłócenia czynności psychicznych. Chodzi tutaj nie będące konsekwencją choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego. Tak daleko idące nieregularności w zakresie percepcji i podejmowania decyzji co do własnego postępowania występujące w chwili czynu po stronie sprawcy, które skutkować będą stwierdzeniem, że nie był w stanie ze względu na owe zakłócenia czynności psychicznych rozpoznać w sposób właściwy tego, co czyni lub pokierować swym postępowaniem. Wydaje się, że powód, dla którego ustawodawca w taki sposób ujmuje przesłanki tak zwanej niepoczytalności, jest zrozumiały. Chodzi bowiem o wskazanie z jednej strony maksymalnie szeroko ujętych i adekwatnych z punktu widzenia możliwych przypadków atypowych sposobów postrzegania rzeczywistości i reagowania na własne zachowania, w tym w szczególności możliwości jego sterowania, który obejmował będzie wszystkie dające się przewidzieć sytuacje, gdy sprawca ze względów od siebie niezależnych o charakterze chorobowym lub atypowych zjawisk o charakterze psychicznym, przyjmujących postać zakłócenia typowych czynności psychicznych, nie jest w stanie rozpoznać tego, co czyni, lub nie jest w stanie pokierować swym postępowaniem. Wystąpienie jednego ze wskazanych przed chwilą efektów, skutków choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych powoduje, iż takiemu sprawcy nie jesteśmy w stanie postawić zarzutu, iż postąpił wbrew prawu. Zarzut opiera się bowiem na założeniu zdolności do normalnego percepowania otaczającej sprawcę rzeczywistości, a w konsekwencji oceny własnego zachowania i możliwości panowania nad tym, co sprawca czyni lub czego sprawca nie czyni. Jeśli sprawca pozbawiony jest tych zdolności, nie ma możliwości rozpoznania znaczenia swojego zachowania albo nie ma możliwości pokierowania swym zachowaniem lub też znajduje się w położeniu, w którym wyłączona jest zarówno zdolność do rozpoznania tego, co czyni, jak i pokierowania swoim zachowaniem, wyłączona jest możliwość sformułowania wobec sprawcy zarzutu. Tym samym wyklucza się możliwość przypisania sprawcy prawnokarnej winy. Nie ma wątpliwości, że w takim przypadku popełniony przez sprawcę czyn zabroniony nie przekształci się w przestępstwo. Nie ma zarazem wątpliwości, że jeśli zaktualizują się w odniesieniu do konkretnego sprawcy przesłanki opisane w artykule 31 paragraf 1, mieć będziemy do czynienia z wymienionymi w ustawie okolicznościami wyłączającymi winę, których stwierdzenie wymaga odwołania się do wiedzy specjalistycznej, w tym w szczególności do wyrażenia stanowiska dotyczącego źródła i konsekwencji nieregularności, anomalii w zakresie rozpoznania
rzeczywistości przez sprawcę i kierowania swym postępowaniem przez osoby posiadające wiadomości specjalne. Mając na uwadze sposób ujęcia przesłanek niepoczytalności w artykule 31, paragraf 1, warto dwa zdania przedstawić w odniesieniu do relacji, jakie występują między niepoczytalnością a przesłankami decydującymi o umyślności lub nieumyślności zachowania sprawcy. Jest sporne do dzisiaj w doktrynie prawa karnego to, czy niepoczytalność, a więc stan, w którym sprawca z powodu chorobowego, upośledzenia umysłowego lub innego zaburzenia czynności psychicznej nie jest w stanie rozpoznać znaczenia swojego czynu lub pokierować swym postępowaniem, to przesłanka wyłączająca umyślność, czy też przesłanka, która bezpośredniego wpływu na umyślność nie ma. Spór związany z funkcją niepoczytalności w kontekście elementów decydujących o stronie podmiotowej, stanowiących część znamion typu czynu zabronionego, jest ściśle związany ze sposobami definiowania winy. Otóż im więcej sympatii po stronie osób zajmujących się tą tematyką dla psychologicznego ujęcia winy, albo sympatii dla ujęcia normatywnego, kompleksowego, w którym istotą winy jest zarzucalny stosunek sprawcy do czynu, to normatywne, kompleksowe, albo stosunek sprawcy do czynu, to ujęcie psychologiczne, tym łatwiej twierdzić, że stwierdzenie stanu niepoczytalności sprawcy tempo reakcjone, a więc chwili czynu, wyłącza możliwość uznania, iż działał on umyślnie. Z kolei dla zwolenników ujęcia czysto normatywnego, w ramach którego winy traktuje się jako zarzut stawiany sprawcy z powodu postąpienia niezgodnie z prawem, nie ma przynajmniej konstrukcyjnych czy też definicyjnych przeszkód, by twierdzić, że sprawca niepoczytalny może działać umyślnie. Na potrzeby egzaminu chciałbym, byście Państwo przyjęli, że zasadniczo przyjęcie niepoczytalności nie powoduje automatycznie wyłączenia możliwości uznania, iż sprawca działał umyślnie, a więc ze świadomością tego, iż może dopuścić się czynu zabronionego i określonym stosunkiem woluntatywnym, czyli chęcią lub godzeniem się na ten stan. Nie można bowiem, jak się wydaje w świetle aktualnego stanu wiedzy o zjawiskach psychiatryczno-psychologicznych, twierdzić, iż każdy przypadek, w którym sprawca cierpi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub inne zakłócenie czynności psychicznych, wyłączona jest możliwość uznania, iż znajdował się w określonym stanie świadomości i towarzyszyły mu określone nastawienia woluntatywne. Nie jest zatem alimine wykluczone przyjęcie, że sprawca niepoczytalny działał umyślnie. Jest zarazem możliwe, że ze względu na stopień zaburzenia i charakter owego zaburzenia sprawca cierpiący na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub taki, którego dotykają konsekwencje innego typu zakłóceń czynności psychicznych, nie będzie spełniał normatywnych przesłanek określonych w artykule 9, paragraf 1, a więc nie będzie można uznać, iż dopuścił się swojego zachowania umyślnie w karnoprawnym rozumieniu tego terminu. W zależności od tego, jakie rozstrzygnięcie zapadnie w konkretnym przypadku, inaczej przedstawiać się będzie kwestia konsekwencji, jakie spotkać mogą sprawcę, który tempo reakcjonalne znajdował się w stanie niepoczytalności, a więc wobec którego wystąpiła jedna z okoliczności wyłączających winę. Jeżeli ze względu na jedno ze źródeł wymienionych w artykule 31, paragraf 1, sprawca, który nie mógł rozpoznać znaczenia swojego czynu lub pokierować swym postępowaniem, zarazem zostanie uznany za sprawcę, w stosunku do którego nie można uznać, iż zostały spełnione kryteria umyślności wymienione w artykule 9, paragraf 1, stwierdzimy, iż jego zachowanie nie spełnia znamion strony podmiotowej typu przestępstwa umyślnego. A więc nie może być uznane za umyślny czyn zabroniony. Idąc dalej, jeżeli w stosunku do konkretnego sprawcy w systemie prawnym nie przewidziano,
nieumyślnego odpowiednika typu czynu zabronionego, który wykorzystywany był jako wzorzec prawnokarnego wartościowania. Stwierdzenie, iż ze względu na niepoczytalność posługuje się tym pojęciem jako zbiorczym określeniem wszystkich przesłanek, czyli źródeł i konsekwencji określonych w artykule 31 paragraf 1. Ze względu na niepoczytalność nie można sprawcy przypisać umyślności i zarazem nie istnieje w systemie stanowiący odpowiednik danego przestępstwa umyślnego typ nieumyślny, ostatecznie stwierdzimy, iż taki niepoczytalny sprawca nie dopuścił się czynu zabronionego. To zaś oznaczać będzie, że wyłączenie odpowiedzialności w tym przypadku opierać się będzie na dekompletacji znamion typu czynu zabronionego, zaś wykluczenie możliwości uznania, iż sprawca dopuścił się czynu zabronionego, mieć będzie daleko idące konsekwencje w odniesieniu do sfery możliwych środków, jakie zamiast przypisania odpowiedzialności, która z uwagi na niepoczytalność nie jest możliwa, niespełniona jest bowiem przesłanka zawinienia, można byłoby stosować wobec sprawcy. Chodzi tu w szczególności o uregulowane w końcowej części ogólnej kodeksu karnego środki zabezpieczające. Zupełnie inaczej wyglądać będzie sytuacja sprawcy, który ze względu na jedno ze źródeł wymienionych w artykule 31 paragraf 1 i brak możliwości rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, znajdował się będzie jednak temporeakcjonem w takim położeniu, który nie wyklucza możliwości uznania, iż dopuścił się swojego zachowania umyślnie w karnoprawnym sensie tego terminu. W takiej sytuacji przyjmiemy, iż sprawca, w stosunku do którego z uwagi na niepoczytalność nie można przypisać winy, zarazem dopuścił się czynu zabronionego. Wyłączenie odpowiedzialności w tym układzie sytuacyjnym opierać się będzie na określonej w artykule 31 paragraf 1 okoliczności winy wyłączającej. Zarazem wyłączenie odpowiedzialności za przestępstwo z uwagi na brak możliwości postawienia sprawcy zarzutu nie będzie prowadziło do uznania, iż sprawca nie dopuścił się czynu zabronionego. Wskazanie na tę przesłankę mieć będzie znaczenie w odniesieniu do możliwych sposobów postępowania ze sprawcą. W sytuacji, w której uznamy, iż sprawca niepoczytalny dopuścił się jednak czynu zabronionego, otwarta będzie perspektywa dostosowania wobec niego różnego rodzaju środków o charakterze zabezpieczającym, opisanych precyzyjnie w kodeksie karnym. Warto dodać, że przypadek, w którym możliwe będzie zastosowanie do sprawcy niepoczytalnego środków o charakterze zabezpieczającym, obejmuje zarówno tę sytuację, w której przyjmiemy, iż mimo choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych sprawca spełniał przesłanki umyślności opisane w kodeksie karnym, jak i wtedy, gdy uznamy, że sprawca tych przesłanek nie spełniał, a więc niepodobna przyjąć, iż by dopuścił się swojego czynu umyślnie, ale zarazem w systemie istnieje nieumyślny odpowiednik umyślnego typu czynu zabronionego, stanowiącego podstawę prawnokarnego wartościowania. W jednej i w drugiej sytuacji wyłączenie odpowiedzialności za przestępstwo opierać się będzie na treści artykułu 31 paragraf 1 w tym kontekście, w jakim przepis ten określa przesłanki uniemożliwiające przypisanie sprawcy winy i zarazem nie będzie tutaj wykluczone stosowanie odpowiednich środków o charakterze zabezpieczającym, jeśli spełnione zostaną oczywiście pozostałe przesłanki wymienione w przepisach odnoszących się do tego sposobu reagowania, który nie ma charakteru reakcji sankcyjnej na fakt popełnienia przestępstwa. Podkreślić należy raz jeszcze, że sprawca, wobec którego nie istnieje możliwość przypisania winy, nie popełnia przestępstwa ze względu na niespełnienie konstytutywnej, wymienionej jako ostatnia, stanowiącej wyraz subiektywizacji i indywidualizacji odpowiedzialności karnej zasady winy. Regulacja zawarta w artykule 31 odnosi się również do takich przypadków, w których występują źródła wskazane w paragrafie pierwszym, a więc mamy do czynienia ze sprawcą, który cierpi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub towarzyszą mu innego rodzaju zakłócenia czynności psychicznych, jednak ich konsekwencje nie sięgają tak daleko, iż by uprawniały stwierdzenie, że w chwili czynu sprawca nie mógł rozpoznać jego znaczenia lub nie mógł pokierować swym postępowaniem. Innymi słowy, chodzi tutaj o wypadki, w których występuje psychiatryczna lub psychologiczna przesłanka wpływająca na rozpoznanie znaczenia czynu lub możliwość pokierowania postępowaniem przez sprawcę,
ale nie wywołujące stanu braku możliwości rozpoznania lub braku możliwości pokierowania, albo wyłączająca obie sfery. Wpływa jednak na zachowanie sprawcy w ten sposób, że jego zdolność do rozpoznania znaczenia czynu lub jego zdolność do pokierowania swym postępowaniem jest istotnie ograniczona, a podstawą owego ograniczenia jest jedno z wymienionych w artykule 31, paragraf 1 źródeł. Ten wypadek wymaga szczególnej regulacji. Nie ma bowiem wątpliwości, że sposób ujęcia niepoczytalności jako okoliczności wyłączającej winę opiera się na dwóch elementach. Po pierwsze, na stwierdzeniu, iż sprawca znajdował się w szczególnym stanie zaburzenia ze względu na jedno z wymienionych w artykule 31 paragraf 1 źródeł, a po drugie stwierdzenie, iż ze względu na ów stan będący chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zaburzeniem czynności psychicznych, sprawca nie mógł co najmniej albo rozpoznać znaczenia swojego czynu, albo pokierować postępowaniem własnym, mimo iż rozpoznawał znaczenie czynu, którym nie był w stanie kierować. Dopiero koniunktywne stwierdzenie obu elementów powoduje, iż dochodzi do wyłączenia możliwości przypisania sprawcy winy. Jeśli zatem sprawca znajduje się w stanie choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, ale skutki tego stanu nie sięgają tak daleko, że wyłączona jest po stronie sprawcy możliwość rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swym postępowaniem, to nic nie stoi na przeszkodzie, by uznać, iż sprawca zawinił popełnione przez siebie czyny. Jeśli bowiem sprawca miał choćby ograniczoną możliwość rozpoznania tego, co czyni, rozeznania się co do znaczenia swojego czynu, jak chce 31 paragraf 1, i jednocześnie miał choćby ograniczoną możliwość pokierowania swym postępowaniem, którego znaczenie miał możliwość rozpoznać, to nie istnieją normatywne podstawy do wyłączenia sformułowania wobec takiego sprawcy zarzutu. To, co wymaga szczególnego rozwiązania, to konsekwencje owego ograniczonego stanu zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swym postępowaniem. Jest zupełnie oczywiste, że ograniczony sposób rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swym postępowaniem może być ujmowany albo w ten sposób, że wystarczające jest, iż w odniesieniu do konkretnego sprawcy pojawiła się jedna z tych okoliczności, nie w pełni rozpoznawał znaczenie swojego czynu, albo nie w pełni mógł pokierować swym postępowaniem. Jak i możliwa jest sytuacja, tutaj występuje pełna odpowiedniość rozwiązania, że sprawca ze względu na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub inne zakłócenie czynności psychicznych miał zarówno ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia tego, co czyni, jak i ograniczoną możliwość pokierowania swym postępowaniem. Ani jedna, ani druga sfera nie została jednak całkowicie wyłączona. W odniesieniu do tych przypadków trzeba odpowiedzieć na pytanie, co wynika z sytuacji, w której bez wątpienia stopień winy takiego sprawcy jest umniejszony w porównaniu do sytuacji, w której wartościowalibyśmy osobę niecierpiącą na żadne ze schorzeń lub przypadek związany z zaburzeniem czynności psychicznych wymieniony w paragrafie 1 artykułu 31 i dysponowałaby z tego między innymi powodu pełną zdolnością do rozpoznania znaczenia tego, co czyni i pokierowania swym postępowaniem. Jeśli wrócą Państwo na moment do prezentowanej podczas pierwszego spotkania poświęconego problematyce winy koncepcji związanej z okolicznościami, które wykorzystujemy dla ustalenia stopnia winy, to dostrzeżemy, że stopień winy to kwantum społecznej szkodliwości popełnionego przez sprawcę czynu, które ze względu na jego właściwości i warunki osobiste, na stan psychiczny, zdolność do zawinienia w chwili czynu może być mu subiektywnie przypisane. Jak Państwo pamiętają, elementami, które wpływają na stopień możliwości przypisania kwantum społecznej szkodliwości wynikającej z popełnionego przez sprawcę czynu jego sprawcy, związane jest z czterema przesłankami: ukończeniem odpowiedniego wieku, rozpoznawalnością bezprawności, poczytalnością oraz brakiem szczególnej sytuacji motywacyjnej. Wystąpienie którejkolwiek z tych przesłanek
A więc nieukończenie odpowiedniego wieku, nierozpoznawanie bezprawności, niepoczytalność albo istnienie szczególnej sytuacji motywacyjnej. Wystąpienie którejkolwiek z nich oznacza, iż sprawcy nie można przypisać winy. Innymi słowy, w ogóle nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie kwantum społecznej szkodliwości związane z popełnionym przez sprawcę czynem mogłoby zostać mu subiektywnie przypisane. W perspektywie prowadzonych w tym miejscu analiz interesuje nas tylko jedna z przesłanek wyłączających, a więc niepoczytalność. Jesteśmy jednak w punkcie, w którym stwierdzamy, iż sprawca co prawda cierpiał na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub towarzyszyły mu w chwili czynu innego typu zakłócenia czynności psychicznych, które wpływały na jego zdolności percepcyjne, czyli możliwość rozpoznania znaczenia swojego czynu, albo na możliwość pokierowania swym postępowaniem i w jednej lub drugiej sferze, albo w obu łącznie wywoływały skutek w postaci ograniczonej zdolności do rozpoznania oraz ograniczonej zdolności do pokierowania swym postępowaniem, jednakowoż żadnego z tych warunków nie wykluczały. To przyjęcie tych założeń pozwoli nam stwierdzić, że rzutowanie tego elementu ograniczającego zdolność do rozpoznania i pokierowania swym czynem jako miernika z procentu z społecznej szkodliwości związanej z popełnionym czynem, który jest subiektywnie przypisywany sprawcy, oznaczać będzie, iż wina takiego sprawcy ulega odpowiedniemu umniejszeniu. Skoro wina sprawcy jest umniejszona, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy należy tego rodzaju sytuacje rozwiązywać w sposób szczególny, przewidując w ustawie odpowiednie postanowienia, czy też można ograniczyć się do ogólnej zasady, wedle której wyznaczenie stopnia winy in concreto jest jednym z konstytutywnych elementów, jedną z bazowych przesłanek decydujących o zasadach wymiaru kary. Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od kilku faktorów. Ja wskażę tylko dwa, które mają znaczenie z punktu widzenia aktualnego stanu rozwiązań obowiązujących w polskim kodeksie karnym. Po pierwsze, jest uwikłana historycznie. Jak Państwo już słyszeli, kodeks karny z 1997 roku zawiera dwa rozwiązania dotyczące problematyki winy o charakterze ogólnym. Pierwsze zawarte jest w artykule 1, paragraf 3. Przypomnę, ogólna, negatywnie ujęta klauzula zawinienia, która wymaga dla przypisania odpowiedzialności karnej, by stwierdzić, iż nie wystąpiły w konkretnym przypadku takie elementy, które wykluczały możliwość przypisania winy sprawcy w czasie czynu. Służy do zaznaczenia funkcji legitymizującej winy. 53, paragraf 1. To klauzula stopnia zawinienia jako priorytetowa dyrektywa sądowego wymiaru kary. A więc regulacja powiązana ściśle z limitującą funkcją winy. Obie te regulacje nie występowały w kodeksie karnym z 1969 roku i nie występowały w kodeksie karnym z roku 1932. Tamte ustawy karne zawierały jedynie katalog okoliczności winy wyłączających, co do którego istniał w doktrynie i w orzecznictwie spór, czy ma charakter katalogu zamkniętego, jest taksatywny, czy też należy go traktować wyłącznie jako katalog przykładowy. Nie wchodząc w rozważania dotyczące charakteru katalogu okoliczności wyłączających winę wymienionego w przepisach kodeksu karnego z 1932 i 1969 roku, trzeba zaznaczyć, że brak ogólnej klauzuli zawinienia i pominięcie wśród dyrektyw sądowego wymiaru kary, czy niewymienienie w tamtym czasie przesłanki stopnia zawinienia powodowały, iż wina oddziaływała na proces prawnokarnego wartościowania także w zakresie limitującym jego dolegliwość wyłącznie w oparciu o reguły ogólne. Jeśli tak, to brak stosownych ogólnych regulacji powodował, iż ustawodawca był o wiele bardziej skłonny do zamieszczenia w przepisie określającym podstawy wyłączenia możliwości przypisania winy ze względu na niepoczytalność, także i uzupełniającej regulacji, która odnosi się do przypadku, gdy wina co prawda w zakresie możliwości jej przypisania nie jest wyłączona, ale zarazem aktualizują się w stosunku do konkretnego sprawcy okoliczności, które powodują, że stopień winy ulega umniejszeniu.
Są zatem przesłanki ograniczające winę. Był skłonny do wprowadzenia takich regulacji ustawodawca w 1932 roku i ustawodawca w roku 1969. Rozwiązania przewidziane w tamtych kodeksach stanowiły odpowiednik regulacji zawartej dzisiaj w artykule 31, paragraf 2. Istnienie regulacji odnoszącej się do okoliczności ograniczających stopień winy ma zatem swoje historyczne korzenie. Po drugie, nawet jeśli istnieje w ustawie ogólna negatywna klauzula zawinienia, 1, paragraf 3, a przepis dotyczący dyrektyw sądowego wymiaru kary przewiduje dyrektywę stopnia winy jako dyrektywę priorytetową, wyznaczającą górną granicę możliwej do wymierzenia kary w konkretnym przypadku, to z tego jeszcze nie wynika, co uczynić w sytuacji, w której sprawca, co prawda, nie może zostać uznany za niezdolnego do zawinienia, bo nie jest niepoczytalny, ale jego poczytalność jest w istotnym stopniu ograniczona. To sprawia, iż także z perspektywy merytorycznej wskazanie sądowi sposobu postępowania w tego rodzaju przypadkach jest w pełni uzasadnione. Te dwa powody odgrywają zasadniczą rolę, jeśli chodzi o istnienie regulacji zawartej w paragrafie 2 artykułu 31. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowania była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Dwie uwagi dotyczące treści tego przepisu. Po pierwsze, chciałbym, byśmy zestawili ze sobą treść paragrafu 1 i paragrafu 2, jeśli chodzi o sposób ujęcia sytuacji sprawcy. W paragrafie 1 statuuje się stanowczo, że sprawca, który w chwili czynu nie mógł rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swym postępowaniem, a owa niemożność wynikała z choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zaburzenia czynności psychicznych, nie popełnia przestępstwa. Nie jest bowiem zdolny do zawinienia. W sytuacji, w której sprawca ma w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia tego, co czyni, lub pokierowania swym postępowaniem, ale w żadnym z wymienionych przed chwilą aspektów nie dochodzi do wyłączenia możliwości rozpoznania lub pokierowania swym postępowaniem, jest zdatny do zawinienia. W związku z powyższym wobec takiego sprawcy spełniona jest legitymizująca funkcja winy. Można postawić mu zarzut z tego powodu, że postąpił niezgodnie z prawem. Zarzut ten będzie z oczywistych powodów umniejszony, bo wina tego sprawcy będzie mniejsza ze względu na szczególne okoliczności wpływające na zdolność do rozpoznania lub pokierowania swym postępowaniem, ale jego zachowanie uznane zostanie za przestępstwo. Kategorialnie odmienna sytuacja sprawcy, którego poczytalność jest ograniczona od sytuacji sprawcy o wyłączonej poczytalności, jest dobrze oddawana w treści artykułu 31, paragraf 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona. Nie ma żadnej wątpliwości, że przepis ten odnosi się do sytuacji, w której możliwość przypisania winy istnieje. Pojawia się jedynie pytanie o konsekwencje stosowane wobec sprawcy, który nie był w pełni zdolny do rozpoznania znaczenia swego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Zauważmy, że przepis paragrafu 2 otwiera możliwość do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, ale jedynie wtedy, kiedy zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swym postępowaniem wynikająca z jednego ze źródeł opisanych w paragrafie 1 artykułu 31 była ograniczona w stopniu znacznym.
Nie ma wątpliwości, że także w przypadku tej regulacji dotyczącej okoliczności ograniczających możliwość przypisania winy ze względu na, posłużmy się tym ogólnym sformułowaniem, ograniczoną poczytalność, potrzebne jest odwołanie się do wiadomości specjalnych, potrzebne jest ustalenie, z którego z wymienionych w paragrafie pierwszym źródeł wynikała tego rodzaju konsekwencja dotykająca sprawcę i niezbędne jest stwierdzenie, w jakim stopniu ze względu na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub inne zakłócenie czynności psychicznej sprawca miał ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania postępowaniem. Aktualizacja możliwości fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kar przewidziana w paragrafie drugim powiązana jest ze znacznym ograniczeniem jednej z istotnych z punktu widzenia poczytalności sfer rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Także w tym zakresie z punktu widzenia czynności służących do ustalenia, czy in concreto zaktualizowała się jedna z przesłanek ograniczających winę, potrzebne jest skorzystanie ze szczególnego dowodu, jakim jest opinia biegłych, dokładnie w takim samym stopniu powiązana ze specjalnością psychiatryczną, jak była o tym mowa w odniesieniu do regulacji zawartej w paragrafie pierwszym. Stwierdzenie, iż sprawca znajdował się w stanie tzw. ograniczonej poczytalności, nie wywołuje automatycznie żadnych konsekwencji. I to warto podkreślić. Paragraf drugi wskazuje bowiem jedynie fakultatywną podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Innymi słowy, decyzja, czy skorzystać z tej możliwości, należy do orzekającego w sprawie sądu i jest w istotnym stopniu uzależniona od tego, w jak znacznym zakresie ograniczona była zdolność do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Nie powinno Państwa dziwić, że przestrzeń, do której odnosi się regulacja zawarta w paragrafie drugim, jest stosunkowo szeroka. Rozpoczyna się od stwierdzenia, że w jakimkolwiek stopniu sprawca mógł rozpoznać znaczenie swego czynu lub pokierować swym postępowaniem. Innymi słowy, obejmuje wszystko, co jest poniżej aktualizacji przesłanek wyłączających poczytalność. To jest próg górny. Próg dolny określa sam ustawodawca poprzez sformułowanie w znacznym stopniu ograniczona zdolność do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swym postępowaniem. Między tymi dwoma punktami mieści się szerokie spektrum sytuacji sprawców o ograniczonej poczytalności. Nie ma żadnej wątpliwości, że stwierdzenie w jakim stopniu powyżej znacznego, który jest warunkiem minimalnym, sprawca miał ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, odgrywa istotną rolę z punktu widzenia decyzji sądu o odwołaniu się do przesłanki fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary. Nie ma żadnych wątpliwości, że w tym zakresie odgrywać będą również rolę pozostałe elementy związane z procesem prawnokarnego wartościowania, które inaczej niż w przypadkach przewidzianych w artykule 31 paragraf 1 przebiegać będzie w pełnym zakresie przed sądem karnym. Sprawcy przypisana zostanie bowiem, mimo ograniczonej poczytalności, odpowiedzialność za popełnione przestępstwo, jest bowiem w ogóle zdolnym do zawinienia, a konsekwencje związane będą z wymiarem kary przewidzianej w ustawie dla danego typu przestępstwa, stanowiącego in concreto podstawy przypisania. To w tym obszarze, ale już na etapie następującym po przypisaniu, sąd podejmował będzie decyzję co do stopnia, rodzaju i rozmiaru dolegliwości, jaka spotka sprawcę, który ponosił będzie odpowiedzialność za swój czyn. Kilka zdań na temat regulacji zawartej w artykule 31, paragraf 3. Przypomnę raz jeszcze, choć przepis ten był odczytywany w początkowej części dzisiejszego spotkania, że przepisów paragrafu 1 i 2, a więc przepisów dotyczących niepoczytalności jako okoliczności wyłączającej winę lub ograniczonej poczytalności jako okoliczności winy umniejszającej i dającej podstawę do fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary, nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan
nietrzeźwości lub odurzenia, powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał lub które mógł przewidzieć. Autonomicznie ujęte przesłanki odnoszące się do zachowania mającego miejsce na przedpolu popełnionego przez sprawcę czynu. Oparte na założeniu, że z perspektywy zasady koincydencji winy i czynu, sprawca, do którego odnosić się będzie regulacja zawarta w artykule 31 paragraf 2, znajdował się tempo reakcjone w stanie niepoczytalności, a więc spełniającej w sytuacji wypełniającej przesłanki z paragrafu pierwszego, albo w stanie ograniczonej poczytalności, a więc w sytuacji wypełniającej przesłanki z paragrafu drugiego artykułu 31. Do takiego sprawcy niepoczytalnego lub mającego ograniczoną poczytalność odnosić się będzie klauzula wyłączająca przewidziana w paragrafie trzecim. Warto zauważyć, że obejmuje ona wyłącznie dwa źródła niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej. Nietrzeźwość lub odurzenie, w które wprawił się sam sprawca, znajdujący się następczo po wprawieniu się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, tempo reakcjonalne w stanie niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej. Wynika to wprost z treści paragrafu trzeciego, gdzie stanowi się, iż przepisów paragrafu 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności. Dwa źródła. Autonomiczne wprowadzenie się przez sprawcę w stan odurzenia lub nietrzeźwości. O takim natężeniu, mówimy o nietrzeźwości lub odurzeniu, które w chwili czynu pozwalają stwierdzić, iż taki sprawca nie był w stanie rozeznać znaczenia tego, co robi, lub nie był w stanie pokierować swym postępowaniem, a więc wystąpiły okoliczności, które odpowiadają w swej istocie przesłanką wyłączającym winę z paragrafu pierwszego, lub też zdolność do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swym postępowaniem ze względu na stan nietrzeźwości lub odurzenia była u tego konkretnego sprawcy istotnie, znacznie ograniczona. Jeśli w chwili wprawiania się stan odurzenia lub nietrzeźwości sprawca przewidywał albo mógł przewidzieć konsekwencje tego stanu, a więc to, że odurzenie lub nietrzeźwość, które sam wprawia się sprawca, spowodują u niego w przyszłości niepoczytalność, czyli wyłączenie, albo ograniczenie poczytalności, to przyjmie się, iż nie będzie on mógł skorzystać z dobrodziejstwa związanego z przesłanką wyłączającą albo ograniczającą winę. Zasadniczym powodem, dla którego przyjmuje się to rozwiązanie, jest autonomiczność doprowadzenia się do stanu niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej. Źródło tego stanu, nietrzeźwość lub odurzenie i moralna zarzucalność tego rodzaju zachowania oparta na dodatkowej przesłance wskazującej, że w chwili, w której sprawca wprawia się w stan odurzenia lub nietrzeźwości, co najmniej mógł przewidywać konsekwencje tego, co łączy się z samoodurzeniem lub z samowprowadzeniem się w stan nietrzeźwości. W odniesieniu do przesłanki nietrzeźwości przyjmuje się, iż regulacja zawarta w artykule 31 paragraf 3 nie obejmuje przypadków tak zwanego upojenia patologicznego.
Pojęcie to wykorzystywane jest dla konsekwencji zażycia alkoholu przez sprawcę na przedpolu popełnienia zachowania stanowiącego przedmiot prawnokarnego wartościowania, których sprawca nie był w stanie przewidzieć, to jest nie był w stanie antycypować konsekwencji zażywania alkoholu prowadzących do wyłączenia lub ograniczenia stanu poczytalności, czyli zdolności do rozpoznania znaczenia tego, co czyni lub pokierowania swym postępowaniem z tego powodu, że nie znał reakcji swojego organizmu na alkohol lub w tym konkretnym przypadku reakcja ta była całkowicie atypowa. Ten drugi układ okoliczności, a więc wystąpienie nieprzewidywalnych dla doświadczonego z punktu widzenia zażywania na przykład alkoholu sprawcy, konsekwencji związanych z wyłączeniem lub ograniczeniem stanu poczytalności w perspektywie rozpoznania znaczenia tego, co czyni lub pokierowania swym postępowaniem, stanowi podstawę do określenia używanego dla tego typu przypadków. Upojenie patologiczne. Takie, które jest niestandardowe, odbiega w sposób istotny od wiedzy sprawcy o reakcji własnego organizmu na zażywanie tego rodzaju środków. Identycznie powiemy o konsekwencjach związanych z zażywaniem nie alkoholu, ale innego rodzaju substancji powodujących stan odurzenia. O odurzeniu patologicznym, w sensie wyłączającym możliwość odniesienia się przez sąd do klauzuli z artykułu 31 paragraf 3, a więc przypisania sprawcy odpowiedzialności, mimo iż był tempo reakcyjne niepoczytalny lub miał poczytalność ograniczoną, łączyć się będzie z nieprzewidywalnością konsekwencji związanych z zażyciem określonego rodzaju środków przez sprawcę w momencie, w którym dokonywał tej czynności. Wymaga to z oczywistych powodów precyzyjnych ustaleń i wykazania, że stan wyłączający poczytalność lub ograniczający ją w istotnym stopniu związany z nietrzeźwością lub odurzeniem był w przypadku osoby, która tego rodzaju substancje, alkohol lub środki odurzające w ogóle już wcześniej zażywała, atypowy, nieprzewidywalny. Innymi słowy, że po bardzo niewielkiej ilości alkoholu na przykład wystąpiły niestandardowe, niespotykane, zupełnie nadzwyczajne konsekwencje związane ze stanem świadomości oraz zdolności do sterowania swoim zachowaniem po stronie sprawcy. Tego rodzaju układ spowoduje, że sprawca nie będzie mógł być poddawany negatywnym moralnym ocenom, ale w konsekwencji nie wystąpią określone w ustawie przesłanki uzasadniające odstąpienie od typowych okoliczności winę wyłączających lub winę umniejszających. Analogicznie rozumować będziemy w odniesieniu do takiego sprawcy, który nie miał nigdy wcześniej kontaktu ze środkami prowadzącymi do stanu nietrzeźwości lub odurzenia i uczynił to po raz pierwszy. Przy czym z oczywistych powodów, także i w tym przypadku, istotne będzie to, jak wygląda świadomość sprawcy w kontekście konsekwencji związanych z oddziaływaniem tego rodzaju środków na osobę o określonych właściwościach fizjologicznych. Innymi słowy, sam fakt, że sprawca po raz pierwszy zażył środki służące do czy skutkujące wprowadzeniem w stan nietrzeźwości lub odurzenia, nie jest wystarczającą przesłanką do uznania, iż doszło tutaj do wyłączenia klauzuli z artykułu 31 paragraf 3. Konieczne będzie ustalenie, że zażywając środki w takiej ilości, w takich okolicznościach po raz pierwszy, sprawca nie mógł przewidzieć, że ich konsekwencją będzie wyłączenie poczytalności lub istotne jej ograniczenie. Rozwiązanie zawarte w artykule 31 paragraf 3 stanowi przedmiot stale toczących się debat polskich karnistów, a także krytyki związanej z przełamaniem zasady koincydencji winy i czynu, o której była mowa podczas dzisiejszego spotkania. A zdaje się chyba nie budzić wątpliwości, że podstawą przypisania sprawcy odpowiedzialności i potraktowania go jak podmiot zdolny do zawinienia albo jak podmiot, którego wina nie jest w żadnym zakresie ograniczona, jest to, co dzieje się na przedpolu wartościowanego czynu. To zachowanie polegające na wprowadzeniu się w stan nietrzeźwości lub odurzenia.
a dokładnie jeszcze możliwość antycypowania konsekwencji wynikających z zażywania określonego rodzaju środków przez sprawcę w odniesieniu do tego, co łączyć się będzie z jego przyszłą zdolnością do rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swym postępowaniem, stanowi przesłankę wyłączenia możliwości zastosowania do sprawcy regulacji zawartej w 31 paragraf 1 lub 2. Nie ma zatem wątpliwości, że punktem odniesienia jest zachowanie sprawcy poprzedzające popełnienie wartościowanego czynu. Z tego też powodu twierdzi się, że regulacja zawarta w artykule 31 paragraf 3 jest specyficznym przejawem wykorzystania przez ustawodawcę konstrukcji zawinienia na przedpolu czynu. Choć tempo reakcjone sprawca nie jest poczytalny ze względu na to, że sam wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, przypiszemy mu odpowiedzialność, przyjmując, że traktować go należy jak sprawcę poczytalnego, jeśli ustalimy, że stan, w jakim się znalazł, został wywołany przez samego sprawcę, on sam wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia i że wprawiając się w ten stan, co najmniej mógł przewidywać konsekwencje użycia środków alkoholowych lub odurzających w perspektywie zdolności do rozpoznania otaczającego go świata, znaczenia podejmowanych przez niego w przyszłości czynów lub pokierowania swym postępowaniem. Przyjmiemy, że z tych względów sprawca, który tempo reakcjonalne do zawinienia zdolny nie był, poniesie odpowiedzialność jak sprawca, któremu winę można w całości przypisać. Uzasadnieniem jest zatem zachowanie sprawcy, które ma miejsce przed popełnieniem zarzucanego czynu. Stąd twierdzi się, że rozwiązanie to jest swoistym wyrazem koncepcji zawinienia na przedpolu czynu jako idei racjonalizującej rozwiązania określające przesłanki wyłączenia winy ze względu na niepoczytalność albo ograniczenia stopnia winy ze względu na poczytalność ograniczoną. Trzeba pamiętać, że jest to rozwiązanie, które traktowane bywa jako szczególny wyraz kompromisu. Istnieją bowiem co najmniej dwa alternatywne sposoby rozstrzygania tego rodzaju dylematów, a więc sytuacji, w której sprawca tempo reakcjonalne był niepoczytalny lub miał poczytalność ograniczoną, a wynikało to z wprowadzenia się sprawcy w stan odurzenia lub nietrzeźwości. Pierwszy łączy się z twierdzeniem, iż w tego rodzaju sytuacjach należy zrezygnować z wykorzystywania przesłanki zawinienia w odniesieniu do sprawcy, który sam wywołał stan wyłączający zdolność do przypisania mu winy tempore actione w czasie czynu. Koncepcja ta opiera się na oparciu odpowiedzialności w tego rodzaju sytuacjach na kryteriach obiektywnych, w oderwaniu od subiektywnej zarzucalności. Rozwiązanie to bywa krytykowane ze względu na zanegowanie przesłanki zawinienia jako rudymentarnego elementu decydującego o możliwości stosowania represji w ramach publicznego jus puniendi. Obok modelu odpowiedzialności opartej o zasady obiektywne, w niektórych systemach prawnych przewiduje się szczególne konstrukcje stanowiące podstawę odpowiedzialności karnej za samo wprawienie się w stan odurzenia lub nietrzeźwości powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności. Regulację taką przewiduje m.in. niemiecki kodeks karny określaną mianem Rauschdeliktu, przestępstwa z nietrzeźwości. Istota tego rozwiązania sprowadza się do opisania w ustawie specjalnego typu przestępstwa, którego znamiona obejmują wprowadzenie się w stan niepoczytalności ze względu na środki alkoholowe lub substancje odurzające albo stan ograniczonej poczytalności
I uczynienie tego zachowania podstawą odpowiedzialności karnej w powiązaniu z dodatkowym, przedmiotowym, obiektywnym warunkiem karalności. To jest popełnieniem przez takiego sprawcę, który sam wprawił się w stan odurzenia lub nietrzeźwości, wywołujący wyłączenie poczytalności albo istotne jej ograniczenie, w takich okolicznościach, w których co najmniej mógł przewidywać tego rodzaju skutki po stronie własnego organizmu. Oznacza to, że koncepcja Rauschdeliktu zasadza się na zachowaniu, które polega na wprowadzeniu się w zarzucalny stan wyłączonej poczytalności albo poczytalności ograniczonej i popełnienie w takim stanie jakiegoś przestępstwa, wypełnienie znamion jakiegoś typu czynu zabronionego. Tak ujęty opis stanowi zestaw znamion szczególnego typu czynu zabronionego, który z tych powodów określa się mianem Rauschdeliktu. Sprawca nie odpowiada bowiem za to przestępstwo, które popełnił w stanie zawinionego przez siebie odurzenia lub nietrzeźwości, ale za stan nietrzeźwości lub odurzenia wywołujący niepoczytalność lub poczytalność ograniczoną w kontekście popełnienia w tym stanie określonego przestępstwa. Tak zbudowany typ czynu zabronionego przewiduje własne granice ustawowego zagrożenia i w ramach przestrzeni między dolną a górną granicą z uwzględnieniem okoliczności indywidualizujących pozwala wartościować zachowanie takiego niepoczytalnego, na przykład ze względu na stan nietrzeźwości lub odurzenia sprawcy, z uwzględnieniem wagi, charakteru i konsekwencji wynikających z przestępstwa, jakie popełnił, znajdując się w tym stanie. Jest to zatem autonomiczna, szczególna, mająca postać specjalnego typu czynu zabronionego, podstawa odpowiedzialności karnej. By zamknąć tę część rozważań. W istocie mamy chyba do czynienia z trzema różnymi sposobami rozwiązywania dylematu łączącego się z przypadkami, w których stan niepoczytalności wyłączający winę wynikał z uprzedniego, zarzucalnego, przewidywalnego co do jego konsekwencji zachowania sprawcy popełnianego na przedpolu wartościowanego czynu. Po pierwsze, można to zrobić odwołując się do koncepcji odpowiedzialności obiektywnej. A więc stwierdzić, że w tego rodzaju przypadkach, w których sprawca wstawił się w stan odurzenia lub nietrzeźwości powodujący wyłączenie poczytalności, a więc wykluczający możliwość przypisania winy tempore actione w chwili czynu, odpowiedzialność opieramy na kryteriach obiektywnych, rezygnując ze względu na uprzednie zachowanie sprawcy, wprowadzenie się w wyłączający poczytalność stan nietrzeźwości lub odurzenia, możliwość przypisania winy. Obiektywna odpowiedzialność, odstępstwo od zasady subiektywizmu przyjmowanej powszechnie we współczesnym prawie karnym, uzasadnione ocenami moralnymi, aksjologiczną zarzucalnością uprzedniego następującego przed czynem zachowania sprawcy, funkcją ochronną prawa karnego i potrzebą stworzenia systemu reakcji na zachowania, które gdyby sprawca korzystał z dobrodziejstwa przesłanek wyłączenia odpowiedzialności ze względu na niepoczytalność, byłyby społecznie traktowane jako nieuzasadnione. Po drugie, jeśli nie chce się skorzystać z możliwości zbudowania podstaw odpowiedzialności karnej w tego rodzaju przypadkach, zawinionego wprowadzenia się w stan niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej ze względu na nietrzeźwość lub odurzenie, z modelu odpowiedzialności obiektywnej można odwołać się do koncepcji Rauschdeliktu, a więc szczególnego typu czynu zabronionego, który autonomicznie stanowić będzie podstawę odpowiedzialności sprawcy. To rozwiązanie opiera się na podobnym założeniu, jeśli chodzi o zarzucalność wprowadzenia się w stan niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej. Nie opiera się jednak na przypisaniu odpowiedzialności za przestępstwo, które sprawca rzeczywiście popełnił, ale za samoistny, odrębny typ przestępstwa. Stąd nazwa Rauschdelikt, przestępstwo z nietrzeźwości. Znamiona tego typu obejmują wprowadzenie się w stan nietrzeźwości lub odurzenia wyłączający poczytalność i popełnienie jakiegoś czynu zabronionego w tym stanie przez sprawcę.
szerokim rozmiarem sankcji, nisko określoną dolną i stosunkowo wysoko określoną górną granicą, która pozwala wartościować konkretne zachowania w zależności od tego, jakiego rodzaju przestępstwo popełnił sprawca znajdujący się w zarzucalnym stanie niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej. Po trzecie, można skorzystać z ogólnej koncepcji zawinienia na przedpolu czynu i twierdzić, że sprawca, który doprowadza się w sposób zarzucalny do stanu, w którym nie jest w stanie w przyszłości oceniać znaczenia swojego zachowania albo nim pokierować, ponosić powinien odpowiedzialność na normalnych zasadach. Koncepcja zawinienia na przedpolu czynu opiera się zatem na swoistym przeniesieniu momentu wartościowania na przedpole zdarzenia stanowiącego podstawę prawnokarnych ocen, ale skutkuje przypisaniem winy sprawcy za ten czyn, który popełnił. I opiera się na ogólnej zarzucalności, ale też i przewidywalności tego, co sprawca czynić może po wprowadzeniu się w stan wyłączający poczytalność albo poczytalność tę ograniczający. Innymi słowy, ogólna koncepcja zawinienia na przedpolu czynu opierać się będzie nie tylko na tym, że sprawca wprawił się w stan wyłączenia lub ograniczenia poczytalności, który przewidywał lub co najmniej mógł przewidzieć, ale wymagać będzie jeszcze pewnych dodatkowych przesłanek związanych z antycypacją przyszłych zachowań, których prawidłowej realizacji sprawca sam się pozbawił, wprowadzając się w stan niepoczytalności albo istotnie ograniczył możliwość ich właściwej realizacji poprzez wprowadzenie się w stan poczytalności ograniczonej. Koncepcja zawinienia na przedpolu czynu ze względu na uwikłanie w dwie kategorie przesłanek. Zarzucalność stanu niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej wynikającego z autonomicznego zachowania sprawcy, który przewidywał takie właśnie konsekwencje oraz dodatkowe przesłanki wskazujące, że w tych okolicznościach, w których sam wprawił się w stan niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej poprzez doprowadzenie się do stanu nietrzeźwości lub odurzenia, przewidywać powinien określone zachowania w przyszłości, dla których pełna zdolność do percepcji i podejmowania decyzji była wymagana. Innymi słowy, koncepcja zawinienia na przedpolu czynu nie rozwiąże wszystkich przypadków, do których odnosić się będzie regulacja zawarta w artykule 31, paragraf 3. No i wreszcie czwarte rozwiązanie to właśnie ta konstrukcja, która w jakimś stopniu nawiązuje z oczywistych powodów do koncepcji zawinienia na przedpolu czynu, ale zawiera autonomiczne przesłanki. Proszę zwrócić uwagę, że przepis artykułu 31, paragraf 3 w żadnym zakresie nie odnosi się do tego, co sprawca ewentualnie mógł przewidywać, jeśli chodzi o jego przyszłe zachowania. Nie chodzi tutaj zatem o sytuację, w której wprowadza się poprzez nietrzeźwość lub odurzenie w stan wyłączenia lub ograniczenia poczytalności, mając świadomość tego, że zażywane przez niego środki doprowadzą do takiego stanu i jednocześnie mając świadomość, że w chwili, w którym prawdopodobne jest wystąpienie takiego stanu, będzie zobligowany, choćby ze względu na społeczną rolę, do podjęcia określonego rodzaju zachowań, dla których zdolność do rozpoznania tego, co czyni i kierowania swym postępowaniem ma istotne znaczenie. Tak ujęte są bowiem przesłanki związane z koncepcją zawinienia na przedpolu czynu, która pozwoli sprawcy niepoczytalnemu lub sprawcy ograniczonej poczytalności przypisać pełną odpowiedzialność. Proszę zwrócić uwagę, tam występują dwie przesłanki. Zarzucalny stan niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej i jednocześnie przewidywalność tego, co tyczyć będzie przyszłości. Przyszłości z punktu widzenia momentu, w którym sprawca w taki stan się wprowadza. 31 paragraf 3 pozbawione jest tego drugiego elementu. Wróćmy raz jeszcze do konstrukcji tego przepisu. Paragrafu 1 i 2.
nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał lub mógł przewidzieć. Istotne jest jedynie to, co łączy się z przewidywalnością albo z możliwością przewidywania konsekwencji nietrzeźwości lub odurzenia. Ale nie ma już tutaj żadnych innych elementów dotyczących tego, co łączyć się będzie z przyszłymi z punktu widzenia wprowadzania się w stan niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej zdarzeniami, w których istotną rolę odgrywać może sprawca. By kwestię znaczenia regulacji zawartej w artykule 31 paragraf 3 zamknąć, należy podkreślić, że jest to jedna z czterech możliwych koncepcji rozwiązania pewnego zestawu przypadków, w których dochodzi do wyłączenia lub ograniczenia poczytalności, a więc zniesienia albo ograniczenia możliwości przypisania sprawcy winy. Odnosi się wyłącznie do dwóch źródeł. Do źródeł związanych ze stanem nietrzeźwości lub odurzenia, które powodują wyłączenie lub ograniczenie poczytalności. Opiera się na co najmniej przesłance możliwości przewidywania w chwili, kiedy sprawca wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia skutków tego stanu w postaci wyłączenia lub ograniczenia poczytalności. Powiązane jest wyłącznie z tymi elementami i rozwiązuje jedynie tę kategorię przypadków, w których dochodziłoby do wyłączenia możliwości przypisania sprawcy winy. Zarazem rozwiązanie zawarte w artykule 31 paragraf 3 nie wyklucza możliwości wykorzystywania koncepcji zawinienia na przedpolu czynu, a więc odpowiednika niemieckiego Forfehschulden w odniesieniu do innych niż wynikające ze stanu odurzenia lub nietrzeźwości przypadków, w których sprawca nie jest w stanie tempo reakcjonalne postąpić zgodnie z nakazem wynikającym z przepisów prawa. Jeśli owa niezdolność wynikać będzie z innych niż nietrzeźwość lub odurzenie okoliczności, ale zarazem zostanie wykazane, że sprawca ową niezdolność co najmniej mógł przewidzieć, co jest jedną z ogólnych przesłanek związanych z możliwością odwołania się do koncepcji zawinienia na przedpolu czynu. I zarazem sprawca mógł przewidywać, że wprawiając się w określony stan powodujący niepoczytalność lub poczytalność ograniczoną, nie uniemożliwiający dopełnienie powinności, czyni to w sytuacji, w której antycypować powinien, mógł przewidzieć, że niezbędne będzie podjęcie przez niego określonych zachowań, choćby ze względu na to, że pełnił określoną funkcję społeczną, zajmował określoną społeczną pozycję, wykonywał określony zawód, etc., to wtedy mimo, iż nie wystąpią tutaj przesłanki, o których mowa w artykule 31, paragraf 3, ów stan nie wynikał z odurzenia lub nietrzeźwości, możliwe będzie odwołanie się do koncepcji zawinienia na przedpolu czynu. I wreszcie ostatnia kwestia, która wymaga zaakcentowania przed zakończeniem analizy problematyki winy i okoliczności wyłączających winę. Wśród okoliczności winy wyłączających wskazuje się jeszcze poza wymienionymi regulacjami dotyczącymi błędu oraz regulacją odnoszącą się do niepoczytalności omówioną dzisiaj, również przypadek związany z rozkazem, a także zestaw ogólnych przypadków mieszczących się w katalogu tzw. szczególnej sytuacji motywacyjnej. Jeśli chodzi o szczególną sytuację motywacyjną, to powiemy, że obejmuje to kategoria tego rodzaju wypadki, które nie są związane z błędem, nie są związane z niepoczytalnością w rozumieniu artykułu 31 paragraf 3, ale łączą się z takim układem sytuacyjnym, który wpływa na psychikę, zdolność do podejmowania decyzji i kierowania swym postępowaniem sprawcy w tak daleki sposób, iż uniemożliwia zachowanie zgodne z wzorcem wynikającym z określonych norm zawartych w systemie prawnym. Szczególna sytuacja motywacyjna to zatem układ zewnętrznych okoliczności, które powodują, że nie jest możliwe oczekiwanie od sprawcy zachowania zgodnego z prawem. Zauważmy, że jest to kategoria otwarta. Odnosić się może do najróżniejszego rodzaju okoliczności. Wymagane jest tylko jedno, by stopień zaburzenia elementów związanych z percepcją i decyzyjnością sprawcy, swoistego paraliżu psychologiczno-decyzyjnego był tak dalece idący, iż by można było stwierdzić, odwołując się do ocen społecznych, że od nikogo, a więc także od sprawcy w tego rodzaju okolicznościach nie można było wymagać, by postąpił zgodnie z prawem. Znajdował się bowiem w bardzo szczególnym położeniu.
Pamiętajmy, że przykładem tego rodzaju sytuacji opisanym w ustawie jest regulacja zawarta w artykule 26 paragraf 2, czyli stan wyższej konieczności wyłączający winę. To jeden z wielu układów sytuacyjnych, w których sprawca zachowa się w sposób niekoniecznie oczekiwany z punktu widzenia systemu prawa. Poświęci wartość, która jest wartością większą od tej, którą zamierza chronić. Ale uczyni to w sytuacji, w której ze względu na towarzyszące zachowaniu sprawcy okoliczności nie moglibyśmy postawić mu zarzutu ze względu na zrealizowane przez niego zachowanie. Tego rodzaju układów sytuacyjnych może być zdecydowanie więcej. Rozkaz to regulacja, która w jakimś stopniu nawiązuje do rozwiązań zawartych w części wojskowej kodeksu karnego. Mamy tam bowiem stosowne postanowienia kodeksu karnego wyłączające odpowiedzialność karną żołnierza w sytuacji, w której dopuszcza się popełnienia zachowania karalnego, a więc stanowiącego realizację znamion przestępstwa w sytuacji, w której wypełnia rozkaz. Warto jednak pamiętać o następujących dodatkowych kwestiach. Po pierwsze, że rozkaz to szczególnie silny rodzaj polecenia wydawanego osobie zobowiązanej ze względu na zajmowaną przez nią pozycję, bardzo często zdeterminowaną strukturą formalną, do posłuchu tego rodzaju dyrektywom pochodzącym od osoby posiadającej kompetencje do wydania rozkazu. Że jakkolwiek pojęcie rozkazu jako sytuacji, w której dochodzić może do wyłączenia możliwości przypisania winy, łączy się z prawem karnym wojskowym, bo rozkaz jest pojęciem immanentnie związanym ze strukturą wojska i armii, to że sytuacja, do której odnosi się ten termin, a więc swoistego podporządkowania i powinności zachowania się zgodnie z dyrektywą pochodzącą od rozkazodawcy, odnosić się może także do każdej innej formuły struktury quasi zmilitaryzowanej o klarownej hierarchii, zasadach podporządkowania i uprawnieniach do wydawania wiążących pozwoleń w postaci rozkazu. Policja, Straż Graniczna i wiele innych służb to instytucje, w których rozkaz jest instrumentem służącym do sterowania podległymi rozkazodawcy osobami. Innymi słowy, problem związany z rozkazem jako okolicznością wyłączającą możliwość przypisania winy to nie tylko kwestia rozkazu wojskowego, choć ten wskazywany jest najczęściej jako przykład. Warto pamiętać, że rozwiązania służące do wartościowania przypadków, w których dochodzi do popełnienia czynu zabronionego w wyniku wykonania rozkazu, odwołują się do koncepcji tzw. myślących bagnetów. Ta formuła, wypracowana w związku z doświadczeniami II wojny światowej, opiera się na założeniu, że nie każdy przypadek wypełnienia rozkazu daje podstawę do uwolnienia od odpowiedzialności karnej osoby, która dała temu rozkazowi posłuch. Wskazuje się pewne przesłanki, których wystąpienie wyłącza możliwość przypisania odpowiedzialności podmiotowi, który wypełnił rozkaz. Zasadniczo można powiedzieć, że najtrafniej i syntetycznie ujmuje je regulacja zawarta w statucie rzymskim Międzynarodowego Trybunału Karnego, gdzie wskazuje się, że nie poniesie odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa w wyniku wykonania rozkazu ten, kto będąc podporządkowany podmiotowi rozkaz wykonającemu, a więc zobligowany do jego wykonania, w chwili kiedy rozkaz był wydawany, nie miał świadomości, że jest to rozkaz bezprawny, nie wiedział, że dojdzie do realizacji znamion przestępstwa i zachował się w sposób odpowiadający pewnym standardom. Innymi słowy, świadomość bezprawności rozkazu i wynikających z niego konsekwencji to bardzo istotna okoliczność, której ustalenie powoduje możliwość zaliczenia podmiotu wykonującego rozkaz do kategorii nieodpowiedzialnego ze względu na okoliczność wyłączającą winę, jaką jest popełnienie zachowania w wyniku wypełnienia rozkazu lub też potraktowania takiego podmiotu jako w pełni odpowiedzialnego. Nie ma żadnej wątpliwości, że współcześnie twierdzi się, iż także w strukturach o charakterze zmilitaryzowanym, gdzie obowiązują bezwzględne zasady podporządkowania i posłuszeństwa oraz gdzie wykorzystuje się konstrukcję rozkazu jako element sterowania, nie wyłączy odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa rozkaz, jeżeli podmiot będący jego adresatem ma świadomość tego, że rozkaz ma charakter bezprawny i wykona go ze świadomością, iż czyni coś, co stanowi naruszenie prawa. Innymi słowy, jakkolwiek rozkaz ze swej istoty jest elementem tworzącym szczególną sytuację motywacyjną,
Wypełnienie rozkazu łączy się bowiem z odpowiednim położeniem sprawcy i bardzo silnym naciskiem, by postąpić zgodnie z treścią rozkazu. To będzie okolicznością wyłączającą winę jedynie wtedy, kiedy spełnione zostaną przesłanki składające się na koncepcję tzw. myślących bagnetów. Problem świadomości bezprawności rozkazu, do którego wykonania nie jest zobligowany jego adresat, to kluczowy element związany z wartościowaniem tego rodzaju przypadków. W ten sposób zakończyliśmy problematykę winy w prawie karnym, zarówno w kontekście uwag dotyczących podstaw i sposobu rozumienia winy, funkcji winy w prawie karnym oraz okoliczności winy wyłączających, postrzeganych zarówno w taki sposób, iż są one opisane w ustawie, ale katalog ten ma charakter katalogu przykładowego, jak i taki, że istnieć mogą poza kodeksowym, niestypizowane w ustawie okoliczności winy wyłączające, których użycie wedle aktualnego stanu polskiego ustawodawstwa możliwe jest ze względu na treść ogólnej klauzuli zawinienia przewidzianej w artykule 1, paragraf 3. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia.